Ja myślę, gdybyśmy oglądali statystyki, to myślę, że posiadanie piłki by było po naszej stronie, to sytuacje by były też po naszej stronie. Szczególnie w pierwszej połowie drużyna zagrała naprawdę bardzo dobre spotkanie. Później było ciężko, jak Jelonia skutecznie broniła dostępu do bramki. No szkoda, szczególnie tej pierwszej połowy, kiedy mieliśmy swoje sytuacje. No niestety trzeba szanować też punkty, jak się nie uda strzelić bramkę, ale tak jak powiedziałem, że te statystyki na pewno na plus, ale to się w piłce nie liczy, tylko liczy się to co w bramce. Dziękuję. Pewnie tak sobie wyobrażaliśmy to spotkanie, widać było, że ta otoczka i mecz, jakim ciężar gatunkowy był, widać po zawodnikach, że mało zawodników starało się na siebie wziąć ciężar grania, że mało w ogóle wychodziliśmy na pozycję. No i tu na pewno Górnik miał sytuację, szczęśliwie to, że nie wykorzystał ten kantę, no szkoda, że nie zauważył, bo była ewidentna ręka, także tutaj jest... Dobrze tak się stało, że to zostało wybrane, a w drugiej połowie zaczęliśmy bardzo dobrze, bo mieliśmy kilka sytuacji, potrafiliśmy już być dużo, dużo groźni, ale to wszystko, co trenujemy, że staramy się te piłki z boku dogrywać, się w wielu momentach jeszcze nie wychodziło i trzeba czasami w niektórych meczach docenić punkt i że ta przewaga to jest mecz taki, który bardzo dużo nerwów kosztuje wszystkich i zdajemy sobie sprawę z tego, że takie walka do końca jest. Na pewno punkt zrobiliśmy jeszcze na Podbeskidziem dodatkowy, który w kontekście tego, że miejsce zajęło Podbeskidzie, wierzę, to jest bardzo ważne, a tak samo tu utrzymaliśmy dystans do dwóch ostatnich zespołów i teraz za tydzień trzeba się zmobilizować na mecz z Podbeskidziem, żeby po prostu potwierdzić to wszystko i zamknąć tutaj temat. Zostaną wtedy trzy kolejki do końca.